Siema mordy, jak mnie dawno nie było, nie nagrywam dawno żadnego vloga, co tam u grubaska słychać, licząc tego, że mam prawie 15 odcinków do zmontowania i wrzucenia, tak jak mówiłem, kalendarium, mówię, nie patrzcie na kalendarz, jak nagrywam, bo występne, bo mi po prostu kalendarz nie idzie, wtedy jaki mam miesiąc, tylko nagrywam, tylko wtedy, może tak, przepraszam, źle się wyraziłem. U mnie w kalendarzu jest miesiąc taki, jaki wrzucam po prostu odcinki, czyli teraz mamy styczeń, u mnie jest luty, a za chwilę będę miał marzec, bo już widzicie, kończą się wolne terminy. Wrzucam co dwa odcinki dziennie, znaczy dwa odcinki tygodniowo, to będzie środa i prawdopodobnie sobota. Wybaczcie, że jestem zakręcony, ale jeszcze trzymaj, bo jeszcze dużo tego było i tego tamtego robię aktualnie tutaj porządki, bo są strasznie duże pustki, no nie ma fajerwerków, to jest pusto. No nie ma, no tutaj jest moja taka wystawka kolekcjonerska, Holiday Event, CBŚP, godny, z podpisami właścicieli Funke, El Titanio, Doom Boom, seteczka No One i Destroyer. Doom Boomka może sobie kiedyś odpalę, tak bez okazji. Bez okazji, tutaj zostało nam po Sylwestrze jeszcze Andrzeja Wulkaniki, ale to z czasem odpalimy. Kaczorek, zobacz, co tu wujcio ma, sakiewkę, kaczorek. O, a tam żona leży, czekamy kiedy zacznie nagrywać jakieś filmy. Czy coś u mnie się zmieniło? Było trochę rzeczy, dawno nie nagrałem vlogów, nie pokazywałem co tam u mnie, co i jak i w ogóle, jak samopoczucie. Między innymi, pamiętacie, cel na live, żeby kobieta mogła wypuścić Sylwestra, wypuściła i sobie kupiła ekspres do kawy. Ja z tego nie korzystam, bo dla mnie to jest nieopłacalne i za dużo fatygi. Ja sobie wolę nalać wody do czajnika, pyk, pyk, pyk i mam kawę. Tu co ma tą kawę wsypać, tego, tamtego, za dużo dla mnie roboty. Aktualnie, kochani, chochluję wino z piwa. Nie, chciałem się już kręcić odcinków co i jak to ma wyglądać. Powiem wam tak, to wino z piwa wyszło se magnifique, smakuje jak Warka Strong, takie piwo. Osoby pełnoletnie jak nie piły mogą spróbować, to będziecie wiedzieli jak moje wino smakuje. Osoby nieletnie, sorry. Smakuje jak Warka Strong, troszeczkę słodsze i mocniejsze, ale naprawdę smakowo teraz wyszło dobrze. W połowie fermentacji to smakowało jak źle. Teraz akurat jest se magnifique, zaraz będę zlewał kolę. Tak zaniedbałem te wina i tak se stały, nie wiem co z tego wyszło, bo mamy styczeń, a ja tam to przecież wszystko w listopadzie ponastawiam, zobaczymy jak to będzie. Od razu rozlewam do butelek i dostałem od Andrzejka jeszcze kapslownicę. Tak, Andrzejku, dziękuję ci, prezent na gwiazdkę. Tak wygląda kapslownica, nawet nie wiedziałem, i koreczki do kapslowania. Dobra, ja sobie rozleję to winko i zaraz się widzimy. O, patrzcie, moja żonaka w szoku jest. Winiacz z piwa już rozlany, teraz mamy wino z Coca-Coli. Tutaj ten cały syf, co został na dnie. Winko przelane, teraz niech sobie trochę postoi, niech się troszeczkę poklaruje. Jeśli chodzi o smak owego wina z Coca-Coli, powiem wam tak, smakuje jak Coca-Cola rozgazowana. Na początku chciałbym się powiedzieć, że jest troszeczkę mocno przesłodzone, znaczy, że jest troszeczkę za dużo cukru, może to będzie lepiej brzmiało. Ale jak sami wiecie, niejednokrotnie zdarzyło wam się pić Coca-Colę rozgazowaną. Nie da się pić, bo jest ulepek. Więc mniej więcej tak to smakuje. Brakuje tego gazu, który powoduje, że dobre jest. Nie jest złe, nie jest złe, ale ciutkie jest przy dużo cukru. Ale tak na przykład taką seteczkę można ludziom dać na spróbunek, jak pojadę do rodziny w gości, to właśnie w takie seteczki po wódce, małpki porozlewać, tak wiecie, na spróbunek, no to jak znalazł, tak dosłownie jak Coca-Cola smakuje, nie czuć w ogóle procentów, więc nie jest złe. Tak oceniam je 6 na 10 w skali moich umiejętności. Jeśli chodzi o wino z piwa, powiem wam, że wino z piwa, teraz jak właśnie gulnąłem sobie po przelaniu, smakuje, tak jak powiedziałem, Warka Strong, mocna, słodka. I właśnie skojarzyłem, że to piwo bardzo dobrze rozgrzewa, czyli bo jest aromat dość mocnego piwa. Piwo grzane. Więc któregoś dnia będę musiał sobie spróbować, zrobię sobie grzańca. Oczywiście małą ilość, no bo zwykłe piwo to tam ma 4-6 oktanów, no a to ma tam pewnie z 12-13, więc trzeba uważać, bo jak sobie zrobię grzańca, jak sobie wybiedrzę, potem mi było majeczki w kropeczki. No. Chciałem wam jeszcze powiedzieć coś na temat gry Cyberpunk.
Mianowicie żona mi kupiła na gwiazdkę, troszeczkę sobie katuję tą grę. Gra ogólnie jest fajna, nie mogę narzekać na Cyberpunka. Jest dość fajna. Przechodzę na razie misje poboczne, fabuły nie ruszam, bo jest tego dość dużo i powiem wam, czas jaki spędziłem w grze, no to jest około już 60 godzin ciągłej gry. Przechodzenia misji, tak mi pokazuje zresztą. No ja się trochę tych dostało, tam wiecie, te gangi poboczne, jakieś takie proste zadanka, dość, Cyberpunk mi przypomina troszeczkę Assassina, takie dość proste zadania. Pójdź, wykradnij, pójdź, schakuj, pójdź, uwolnij, pójdź, zabij. To są wszystkie takie zadania. No jedno było takie zadanie, co miałem kogoś tam ubić i się pozbyć ciała, co musiałem do wody wrzucić. A tak to wszystkie zadania są proste, nie są jakieś zbytnio skomplikowane, jak to się mówi, takie prostoliniowe, że małpka za banana da radę je wykonać. Gram na trybie normalnym, ale ten tryb normalny jednak jest za łatwy. Za łatwy, więc ja od razu tam się rzucam na te mocniejsze gangi i trochę jest zabawy. Ale nieźle, nieźle. Jak przejdę grę, więcej coś o nim na jej temat odpowiem. Nie katuję wam, nie katuję was na live'ach tą grą, bo jest dużo innych gameplayów fajniejszych, a ja sobie tak lubię pograć, tu sobie trochę pojeżdżę, tu sobie coś poobuzuję. Poza tym tam są sceny intymne, znaczy intymne są części ciała, tak można powiedzieć. A nie chciałbym, żeby po prostu na live były pokazane części intymne kobiety, przez co mógłbym po prostu osunąć bana. Dobra, widzimy się później, jak coś fajnie u Grubaska się będzie działo. Na razie to taka, wiecie, bryndza z nędzą, posylwestrowa nuda. A, i najważniejsza zmiana, osoby na live'ach już wiedzą, osoby, które są tylko na głównym kanale, bo na Machony bez piny. Mamy nowego członka rodziny, psinka, aha, o jest, jest psinka, Jack Russell Terrier. Powiem wam, straszny Zachariusz, to jest wredne, uparte psisko. Ale za to i kochane, ale i mądre, bardzo mądra psina jest, ale i też wredna, sucz. O, dodatkowe oświetlenie. Nie, zakupiłem sobie taką oto klawiaturę Pro Gaming Keyboard, jakaś taka. Jakiejś takiej firmy, nie wiem co to jak. W każdym razie klawiatura dość fajna. Ze względu na to, że już nie będzie psyka tak jak stara. Jest niby coś takiego na nadgarstki, ale składacie sobie to i klawiatura jest o wiele wyżej. Jest bardziej taka amortyzowana właśnie, widzicie, tak skacze sobie. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy będzie złe. No i oczywiście o, kolorki, o, taki diskodensik. Już koniec po diskodensiku? A, jak nacisnę, pewnie jakiś klawisz. Widzicie? Rup. O, i tak to wygląda. Taki bajer. Ja w starym miałem stałe poświetlenie. No dobra, a starą dopadła młoda. Dzień kolejny, grubcio wstaje. Już widzicie, kalendarz jest ustawiony na marzec. Już w marcu odhaczam filmy. Siedzę, montuję, wrzucam jeszcze trochę tego. Jest poranna kawka, jest. W międzyczasie dzisiaj będę musiał jeszcze zadzwonić do na bardzo nieprzyjemne badanie, gastroskopię, bo od listopada ciągle mam jakieś problemy z żołądkiem. Między innymi dlatego też nie spożywam żadnych trunków wysokooktanowych, bo mnie po prostu żołądek boli. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Co do psa, pies straszny szkódnik, wszystko... Wybaczcie, że tak siedzę, jeszcze taka piżamka. Pies straszny szkódnik, wszystko niższe, ale powoli uczy się załaciać na dworzu i mam problem z młodą, z najmłodszą, bo właśnie od grudnia ma strasznie spuchnięte kolano, miała 2 tygodnie nogę w gipsie, trochę jej przychodziło, gips jej ściągnęli i coraz większym ma banie, już dziecko coraz bardziej kuśtyka. Mańka dzisiaj będzie dzwonić po lekarzach, ortopedę, tego tamtego, ale powiedziałam, że pojechała, kupiła maść na stłuczenia, na stany zapalne dla dzieci, bo to prawdopodobnie jest jakiś stan zapalny, a przez to, że wiecie, dziecko skacze, lata, tego, tamtego, to ta noga, jak to się mówi, nie może się zregenerować, tylko ciągle jest podrażniana i to jest w coraz gorszym stanie. No i dziecko jak chodzi na to płacze, bo boli. Kurde, przekichana sprawa jest, no. Ale będę was informował w dalszej sytuacji, w kolejnych vlogach, jak to wszystko się dalej miewa. Choinka już rozebrana, lampki choinkowe przegryzione zostały przez psa, dobrze były włączone, bo pies by się zaświecił. I no, klawiaturę, którą odłączyłem, dam dzieciom do zabawy,
No to dzieci tam sobie popstrykały, popstrykały, mówię, schowam sobie, bo się przyda ta klawiatura na kiedyś tam może, zapasowa taka. Pies przegryzł kabel. No. Ach, jeszcze się muszę wymienić wodę w akwarium, będę miał trochę roboty, przyszedł, no jeszcze pada petard, bo nagrywać jest tego dość sporo. Jest tego naprawdę dość sporo, powrót do rzeczywistości, parę dni mam wolnego, ale to po to, żeby, wiecie, obrobić się z YouTube'em, mieć już wolne od głównego kanału, żeby tam już nie latać z tymi fajerwerkami, żeby odpocząć od tego, a tylko tak sobie siedzieć i, wiecie, vlogaski nagrywać, jak tam jakieś chęci mam, zamiar długo się przyjechać do Konstancina, pokazać wam Konstancin wieczorową porą, bo Konstancin jest bardzo ładnym miejscem. Jak ktoś kiedyś będzie w Konstancinie, naprawdę polecam wpaść, zatrzymać się chociaż na te parę minut, pozwiedzać, bo to jest bardzo ładne miasto. Licząc, że 80% to są bananowce, burżuje, gwiazdy, nie gwiazdy. Nie, to proszę nie wliczać. Ale to Konstancin ogólnie jest dość ładnym miejscem. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, moje takie biadolonko. Zostawcie chociaż tę łapę w górę. Udostępnienie mile widziane. Trzymajcie się ciepło i najlepszego wszystkiego z nowym rokiem. Na razie, mordy.